Siemanko miłośnicy detailingu, mamy sobotę i będzie to odcinek testowy. Nie ukrywam, że takie odcinki lepiej się robi we dwójkę z tego względu, że dwie osoby mogą wyrazić jakoś swoje zdanie, ale mam nadzieję, że to jest ostatni odcinek, w którym ja jestem sam albo Mateusz jest sam. Aczkolwiek... Nie będę wam spoilerował. Śledźcie nasz kanał na bieżąco, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to tam na dole macie przycisk subskrybuj i oczywiście kciuk w górę, bo to nas motywuje, a chyba nie może być tak źle, więc zostawcie tego kciuka na samym początku. Do testów mamy super wrap, jest to folia winylowa w sprayu i dlatego też zdecydowaliśmy się na test tej folii, bo to nie jest Plastidip. Ja na przykład mam zrazę do Plastidipa, nie będę tutaj robił antyreklamy, zobaczymy, no chłopaki wysłali nam ten produkt, nie wiem czy dobrze zrobili, to się okaże, bo jeżeli będzie klapa, to będziecie widzieć, że to jest klapa. A ja jestem laikiem, jeżeli chodzi o ten produkt, wcześniej go nie miałem w rękach, Mateusz też go nie miał, więc może coś pójść nie tak, a to ma być produkt zastosowania dla Kowalskiego, nazwijmy to w taki sposób. To przejdźmy do poczytania, co my tutaj w ogóle mamy w tej puszce. Ściągnę sobie troszeczkę z telefonu. Super Wrap Gloss Black. Folia winylowa w płynie. I to co powiedziałem, to jest folia winylowa. Nie mylcie tego z Plastidipem, bo to na mnie zrobiło na przykład wrażenie. I też wcześniej czytałem, że chroni przed promieniowaniem UV. A my z Mateuszem lubimy, jak coś chroni przed promieniowaniem UV. Jest odporna na chemię oraz zarysowania. Chyba jakieś właściwości samoregenerujące tutaj wchodzą w grę. Zaleca się zastosować 10 warstw na mokro. Gloss Black może być również stosowany jako baza dla ciemniejszych kolorów. 10 warstw. Zobaczymy, jaki odstęp czasowy. Dojdziemy do tego przy samym już malowaniu. Jest to pierwsza na świecie winylowa folia do natrysku różnych powierzchni. Super wyrabowuje gładszą powierzchnię oraz wykończenie w wysokim połysku oraz jednoetapową aplikację prosto z puszki. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam tego odcinka z tego względu, że się nie mogę doczekać, jak ta srebrna felga zrobi się czarna, więc działamy. Pierwszym etapem, który musicie zrobić, jest porządne umycie tej felgi. My już to mamy na naszym kanale, możecie to zobaczyć tutaj. Następnie musimy odtłuścić sobie pierwszy raz całą felgę i zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, Mateusz pokazał wam trik z kartami. Również wbijajcie na ten odcinek, możecie zobaczyć jak to zrobić. Ja mam tutaj jedno sztuk, czyli felgę, która w zasadzie albo pójdzie na złom, albo gdzieś może na ozdobę, może na zapas. No ale nie zależy mi na tym, że zapryskam wentylek, dekielek akurat sobie wyjmę. W środku gdzieś zapryskam, trudno. Skupiamy się na górnej powierzchni. Chcemy zobaczyć, jak będzie leżała ta folia w sprayu na tej feldze i czy faktycznie będzie lustro. No, w tym momencie folia samochodowa zapina pasy, bo nie wie, jak wyszło. Przechodzimy do odtłuszczania. Ja akurat do odtłuszczania użyję IPY, czyli alkoholu izopropylowego. Jest też dedykowany produkt do odtłuszczania pod tą folię w sprayu. Znajdziecie go u chłopaków na sklepie. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Pamiętajcie o tym, żeby do odtłuszczania ubrać rękawiczki. No, po co macie to palcować i dalej tłuścić? W pierwszej kolejności musimy porządnie wymieszać zawartość puszki, a najlepiej przed samym mieszaniem wsadzić ją na 5 minut, 10 do ciepłej wody, żeby ta zawartość stała się bardziej płynna i wtedy wymieszać i możemy przejść do malowania. Musimy nałożyć 10 warstw w odstępie co 15 minut. Wszystko zależy od temperatury. Pamiętajcie o tym, żeby nie próbować pokryć całej felgi na raz. No, jest taka zasada, że z każdą warstwą ta farba będzie się uzupełniała i będziemy mieli coraz bardziej czarną tą felgę. Zobaczymy. Taka jest teoria. Zobaczymy, jak to się przyłoży w praktyce. Puszkę mam już wymieszaną. Biorę się za malowanie. Farba gotowa. Felga chyba też już jest gotowa. Pamiętajcie o tym, żeby bardzo dobrze pokryć ranty. Nie śpieszcie się i nie zalewajcie za bardzo tej felgi. Odległość 25 cm. Wydaje mi się, że powinna być ok. Lecimy. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a... Poruszamy puszką na boki. I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'm a... Na początku skupiam się na tych miejscach, gdzie ta farba siada gorzej. Wiadomo, że na powierzchni płaskiej na górze będzie to wszystko wypełniało się lepiej, więc z delikatnym dystansem skupiam się na tych zagłębieniach na feldze. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be.
pierwszej warstwie widzę, że wszystko jest ok, tam mamy jakieś uszkodzenia na feldze, no to wiadomo, że to będzie widać. To co, 15 minut minęło, lecimy z drugą warstwą. Po drugiej warstwie doszedłem do wniosku, że nie będę was zanudzał typu trzecia warstwa, czwarta warstwa, piąta warstwa i tak dalej. Spotkamy się gdzieś przy warstwie ósmej albo dziewiątej, zobaczymy jak to wygląda, chyba że coś pójdzie nie tak, no to wtedy wam powiem, że coś jest nie tak, ale na ten moment wygląda to obiecująco. Wygląda to dosyć obiecująco. Lecimy z ostatnią warstwą, poczekamy aż wyschnie i zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Felgę mamy gotową, musimy poczekać tylko aż wyschnie, ale w tym czasie podzielę się moimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o aplikację Superwrapa. No naprawdę banał. Starałem się trzymać tylko odpowiedni dystans i nic tutaj nie... Myślałem, że to zaciek. Nic tutaj nie zalałem, żeby coś mi pociekło. 10 warstw poszło dosyć szybko. Jedyny minus, właśnie ta kropka, no jedna i tu mam drugą. To są kropki, które po prostu trzymałem puszkę w poziomie, przejechałem nad felgą i z dyszy mi gdzieś poleciała kropka, ale one tak jakby się samopoziomowały na tej feldze. Nie chcę za dużo gadać o efekcie wizualnym na ten moment, jeżeli chodzi o aplikację banał. Zobaczymy jak wyschnie. Felgę już mamy gotową, aczkolwiek przed chwilą jeszcze przeczytałem, zdejmę sobie już te rękawiczki, przed chwilą jeszcze przeczytałem na opakowaniu Superwrapa, że swoje 100% właściwości ma od 6 do 12 godzin, czyli jeszcze jej musimy troszeczkę dać, ale efekt wizualny jestem w stanie wam już pokazać, więc zobaczcie jak ta felga wyglądała wcześniej i jak wygląda teraz. Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia wizualne, których wy może nie zauważyliście w obiektywie, faktycznie blask jest ładnie, ten czarny kolor się świeci a la Black Piano, ale jeżeli chodzi o morkę, faktycznie no jest ta mora, ale może to być wina aplikatora. No nie jestem lakiernikiem, to już powiedziałem, ale dałem radę, słuchajcie, pomalować tą felgę. Zmieniłem jej wizerunek. Mora jest na pewno mniejsza niż po malowaniu proszkowym. Zresztą sami możecie to ocenić. Mam nadzieję, że widzicie to w aparacie. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy to widzicie. Dopiero będę widział to przy montażu. Chciałbym wam jeszcze przypomnieć, że nadal trwa promocja z porównywarką ubezpieczeń Mubi. I już wam tłumaczę, czym jest porównywarka ubezpieczeń Mubi. W opisie naszego filmu znajdziecie link. Wchodzicie tam, wyskakują wam okienka. Wpisujecie tutaj swoje dane, dane waszego samochodu i wyskakują wam ubezpieczenia od najtańszego. Wybieracie najbardziej korzystne ubezpieczenie dla siebie, a na wasze konto trafia 150 zł. Ale to jeszcze nie wszystko, bo dodatkowo dostajecie link, który możecie rozesłać u swoich przyjaciołach, znajomych czy też rodzinie. Jeżeli oni kupią ubezpieczenie, na wasze konto trafia 50 zł i łącznie możecie zgarnąć 2000 zł. I w tym przypadku za te dwa koła to możecie sobie może kupić używane felgi i w taki sposób Superwrapem w garażu czy też w jakimś zadarzonym miejscu, gdzie nie wieje, bo to też trzeba zwrócić uwagę, sobie w taki sposób felgę odświeżyć, pomalować i przede wszystkim możemy tak robić co rok, czyli co rok mamy inny kolor felg. Mamy jakiś ładny wzór, nam się podoba, ale lubimy sobie żonglować tymi kolorami. Ja jeszcze tylko przypomnę, że Superwrapa jakbyście szukali, znajdziecie na folia-samochodowa.pl. W opisie naszego filmu również macie link do folii samochodowych. Myślę, że nie ma co przedłużać tego odcinka. Znowu będę narzekał, że robię go sam i tak dalej. No nie, no słuchajcie, to nie chodzi o to, że robię go sam, bo chcę go robić sam,
tylko po prostu tak wyszło, że Mati musiał jechać i musieliśmy podzielić siły. Ale spokojnie, zaraz będziecie oglądać samego Mateusza przez... Nie powiedziałem wam przez ile odcinków. Nie będę spoilerował, ale musicie śledzić nasz kanał na bieżąco. Także subskrypcja, kciuk w górę, bo wkrótce wiecie, zaje fajny vlog, który Mati dla was w tym momencie przygotowuje. Pamiętajcie również o naszych social media, Facebook, Instagram, miłośników detailingu, jak i również Detailing Bulls. I mamy też sklep internetowy i tam możecie znaleźć produkty, którymi zadbacie o swoje samochody. Link do sklepu również znajdziecie w opisie www.detailingbulls.sklep.pl. Na ten moment, niestety muszę powiedzieć w pojedynkę, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!